Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj kilka najważniejszych informacji na temat potopu szwedzkiego. Potop szwedzki dla wielu był początkiem upadku Polski. Był to okres, kiedy Polska była atakowana ze wszystkich stron. Był to też okres, kiedy ta Polska, można powiedzieć cały obszar Polski, został bardzo, bardzo mocno zniszczony. I nie chodzi tu tylko o straty materialne, budynki i inne tego typu rzeczy, ale też straty ludzkie. Ten tak zwany potop był szóstą wojną polsko-szwedzką. Wiemy, że ze Szwedami walczyliśmy właściwie całą pierwszą połowę XVII wieku. Ta wojna trwała właściwie cały czas. Była przerywana tylko traktatami i innego tego typu rodzaju, można powiedzieć, przygotowaniami do kolejnej walki. Dlaczego zostaliśmy zaatakowani? Muszę jeszcze wspomnieć, że potop był też częścią II wojny północnej i równolegle toczyła się wojna polsko-rosyjska, która była w latach 1654-1667. Oczywiście jeszcze mamy do tego powstanie Chmielnickiego, czyli Polska była wówczas cały czas w wojnie i te siły, które musiały walczyć na wschodzie kraju, niestety nie mogły stawiać czoła Szwedom. Dlaczego doszło do tego ataku? Szwedzi chcieli opanować cały region Morza Bałtyckiego. Chcieli, żeby to Morze Bałtyckie i otaczające go tereny były pod ich panowaniem, pod ich wpływem. Polska, mocno osłabiona wojną z Rosją i powstaniem Chmielnickiego, stawała się troszkę łatwiejszym łupem i do tego Szwedzi obawiali się, że Rosja zacznie po prostu po tym zajęciu naszego terytorium, Szwedzi uważali, że nie damy rady z Rosją, że po prostu będzie miała silnego przeciwnika w postaci Rosji. Więc wykorzystując sytuację, zaatakowali Polskę. 19 lipca 1655 roku, początek wojny, a zakończenie tego potopu szwedzkiego i pokój w Oliwie to 3 maja 1660 roku, czyli 5 lat wojny. Początek, można powiedzieć, dla nas w ogóle pierwszy rok, ten 1655 rok, to seria niepowodzeń. 25 lipca, kapitulacja pospolitego ruszenia pod Ujściem. Kapitulacja, niestety Szwedzi silna, mocna, wyszkolona, doświadczona armia. Po naszej stronie, niestety niezbyt doświadczona. Pospolite ruszenie, mieliśmy silne wojsko zajęte w innym miejscu, niestety mało liczne, nie na tyle liczne, żeby można było walczyć i z Rosjanami, i z Szwedami. Można powiedzieć, że nawet na walkę z Rosjanami mieliśmy o połowę za mało sił. Później wkracza do Polski druga armia szwedzka 14 sierpnia pod dowództwem króla Szwecji Karola X Gustawa. I dopiero 24 sierpnia połączenie obu tych armii. Tej, która spowodowała kapitulację pod Ujściem i tej, która wkroczyła jako druga. 16 września, bitwa pod Żarnowem. Przegrywamy, król Polski wycofuje się na Śląsk i niestety Szwedzi bardzo szybko i skutecznie zajmują Polskę. 20 października 1655 roku książę Janusz Radziwiłł zrywa Unię Litwy z koroną i można powiedzieć, jak niejako przyłącza się do Szwedów. Dopiero koniec 1655 roku to początek jakichkolwiek takich większych, bardziej skoncentrowanych walk ze Szwedami. Początkowo w Małopolsce oczywiście walczono, ale raczej się poddawano. Początek 1656 roku to powrót króla Polski, czyli Jana Kazimierza. Polska, która w większości się poddała, nie było wojska, żeby nas broniło. Król też nie był zbyt popularny, więc raczej się poddawano, ale jednak ten 1656 rok to początek buntowania się i to można powiedzieć w całym obszarze Polski. Ale król szwedzki oczywiście nie był głupi, szukał sojuszników i elektor pruski Fryderyk Wilhelm przestaje być lennikiem Polski, a staje się lennikiem Szwecji. Czyli Szwedzi uzyskali pomoc Brandenburgii. Czyli państwo, które, chodzi o Prusy oczywiście, które powinno nas wspierać, które można powiedzieć, myśleliśmy, że jest naszą częścią, naszym sojusznikiem,
po prostu przechodzi na drugą stronę. Ale idziemy dalej. 28-30 lipca przegrywamy w bitwie pod Warszawą z szwedzko-branderburskimi wojskami. Odzyskujemy jednak dużą część Polski. Ale Szwedzi znowu mają sojusznika i dogadują się z Siedmiogrodzianami. I mamy najazd Jerzego II Rakoczego. I w styczniu 1657 roku mamy atak około 25 tysięcy Siedmiogrodzian i 80 tysięcy Kozaków. I to od południa i od południowego wschodu. Niestety te siły są bardzo okrutne, bardzo mocno niszczą Polskę, mordując, no masakra po prostu. I znowu Szwedzi zaczynają na nas naciskać. Ale Karol Gustaw zaczyna mieć problemy z Danią i zostawia Rakoczego z tym swoim wojskiem samego. A to wojsko ani nie jest jakieś, można powiedzieć, dobre, ani on nie jest jakimś wybitnym dowódcą. I ma tylko do pomocy część wojsk szwedzkich, których się bardzo mocno trzyma, jednak w końcu pozostawione sobie, chociaż ma potężną armię, zaczyna się wycofywać. Dorywamy go, można powiedzieć, wygrywamy z nim, on kapituluje, ale zanim dociera do tego swojego Siedmiogrodu, uderzają na niego Tatarzy, rozbijają go, no i z jego armii nie zostaje nic. Czyli zamiast... Tutaj dygresja. Zamiast siedzieć cicho i pomagać nam, ponieważ raczej współpracowaliśmy, no to traci całą armię, ma zniszczone państwo, nic nie zyskuje. Ale my też mamy sojuszników, a raczej Szwedzi mają wrogów, tak bym to określił. I w sierpniu mamy pomoc cesarską. 17-18 tysięcy żołnierzy. Do tego Karol Gustaw zaczyna naprawdę mieć problemy w innych regionach Morza Bałtyckiego. Na wszystkim zyskają Prusy, które się, można powiedzieć, jak się troszkę wiatr inaczej zawiał, chorągiewka się odwróciła, znowu zaczynają z nami być sojusznikami i dzięki temu stają się suwerennym państwem. Państwem, które nas później, troszkę ponad 100 lat później rozebrało, no ale to tak na boku. Rok 1658-1659 to odzyskiwanie reszty Polski. Powolne, potężne straty, potężne zniszczenia. Pamiętajmy, że na wschodzie cały czas trwa wojna. My włączamy się w tą wojnę przeciwko Szwedom, nie tylko na terytorium Polski. No i w końcu w 1660 roku 3 maja pokój w Oliwie. Co z tego mamy? Zniszczone, zmiażdżone państwo, potężne straty w ludziach, niedokończoną jeszcze długotrwającą wojnę na wschodzie. Prusy, które zamiast bycia naszym lennikiem, naszym sojusznikiem, naszym partnerem, kimś, kto jest, można powiedzieć, ciężko to określić, no ale naszym lennikiem, staje się suwerennym, niezależnym państwem. No i jak zawsze, niestety, po takich wojnach wychodzimy w bardzo ciężkim stanie. I to naprawdę jest początek upadku Polski. No o powstaniu, przepraszam, o potopie szwedzkim można by mówić godzinami, o tych bitwach, o tych zwrotach akcji, ponieważ to było wszystko naprawdę bardzo ciekawe. Oni atakują nas, zajmują, odzyskujemy, znowu nas atakują, Prusy im pomagają, Siedmiogród nas atakuje, znowu wygrywamy i tak cały czas się to kręciło. Ale na dzisiaj koniec. Musimy pamiętać to, co najważniejsze. Potop szwedzki był potężnym, można powiedzieć, ciosem w Polskę. Można powiedzieć, wybroniliśmy się, pokonaliśmy Szwedów, ale to zwycięstwo było takie, że po Szwedach, po tych wcześniejszych wojnach, później były kolejne wojny, bardzo potężne zniszczenia Polski. Do tego cały czas musimy pamiętać o tej wojnie z Rosją, która jeszcze długo trwała i tam też były potężne straty. Nie mówiąc już o powstaniu chmielnickiego. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.